Sieradzką Podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odwiedził sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Zapewnił, że Sieradz dostanie wsparcie w poszukiwaniu inwestorów. Przede wszystkim strefy są we władaniu, powiem, Ministerstwa Gospodarki, czyli to są organy, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wypełnią swoje funkcje. I nadzór my mamy nad nimi, ale oczywiście wielu inwestorów wprost przychodzi też do ministrów o wsparcie. No często oczekują, żeby ten parasol był taki wprost od poszczególnych ministrów. Wtedy uważają, że będzie większa gwarancja szybkiego działania, choć my wiemy, że pracownicy są doskonale przygotowani i robią to wyśmienicie. Są też takie firmy, które no jakby wprost oczekują takiego wsparcia rządowego, uważają one, że jest mocniejsze. To jest oczywiście wszystko płynne, ale my widząc w strefach takie, no to jest nasze oczko w głowie naszego ministerstwa. No staramy się wszędzie być i pomagać, gdzie tylko taka prośba płynie, albo ze strefy, albo z miast, w których te strefy są. Do tej pory mieliśmy wsparcie Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, no ale trochę nam brakło szczęścia i wsparcia z samej góry. No dzisiaj to wsparcie jest. Ministerstwo Gospodarki się zaangażowało, no i za mocą i chęcią między innymi wiceministra Tomczykiewicza mam nadzieję, że ruszymy z miejsca, a to jest potrzebne miastu. Mamy już naprawdę bardzo dobre warunki. Już teraz nie możemy zrzucać winy, że nie mamy drogi, bo mamy. Za chwilę będzie całkowicie otwarta również S8 na Łódź. Mamy wszystko, co potrzeba. Tego szczęścia do tej pory brakowało. Mam nadzieję, że ze szczęściem i z pomocą Warszawy, z ministerstwa również dopniemy to, co powinniśmy. Sieradzka Podstrefa już kilkakrotnie cieszyła się zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Ma wiele zalet. Niską cenę gruntu, 35 zł za metr kwadratowy. Teren w całości należy do miasta. Jest plan jego zagospodarowania, grunty są odrolnione i uzbrojone. Brakuje jednak wyjazdu na drogę krajową numer 12. To jednak niewielki feler. Trudno powiedzieć dlaczego, ale zawsze Sieradz przegrywał z innymi miastami położonymi w województwie łódzkim. Tym razem ma być inaczej. Po odwiedzeniu Podstrefy zaplanowano spotkanie z potencjalnym inwestorem. Poinformował o tym sztab wyborczy Jacka Walczaka. Nie poinformował jednak, że spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Czy będziemy mogli jako media spotkać się, czy porozmawiać z tymi ludźmi, którzy przyjechali na rozmowy? No dzisiaj to jeszcze nie, na pewno nie, dlatego że takie rozmowy biznesowe są owiane, no, to może tajemnicą to duże słowo, ale na pewno nie można o nich mówić. Możemy powiedzieć to, co powiedziała pani dyrektor. To są naprawdę bardzo krótka lista. Byliśmy na liście 10, teraz jesteśmy na krótkiej liście 3. Takiej lokalizacji. Zobaczymy, czy po dzisiejszym spotkaniu, ja bardzo na to liczę, że będzie wskazanie na nas, no i że będziemy mogli dalej rozmawiać. A firma jest potężna, jedna z największych w kraju, budujących takie centra logistyki, więc no, tylko się z tego powodu cieszyć. No nie chcę jeszcze w tej chwili nic zapeszać, ale mam wielką nadzieję na to, że rzeczywiście tym razem będzie ten zakład pierwszy tutaj. Przyda się, bo i miejsca pracy, i miejsce naprawdę bardzo dobre, samo się reklamuje i czas to skonsumować. Niewiele możemy powiedzieć, bo to jest dosyć wstępny etap wyboru lokalizacji. W związku z tym inwestor zastrzega sobie dużą poufność i oprócz podstawowych parametrów, czyli to, o czym już wspomniałam, w pierwszym etapie 160 nowych miejsc pracy i możliwość rozwoju na więcej, to nie za wiele możemy powiedzieć. Tak? Poszukiwany jest teren około 7 hektarów, taki tutaj mamy, właśnie z myślą o przyszłym rozwoju. Dla mieszkańców Sieradza byłaby to dobra informacja, gdyby inwestor wybrał lokalizację w sieradzkiej podstrefie. Jednak ani ministerstwo, ani zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie mogą mu narzucić miejsca, w którym wybuduje zakład. Nie, oczywiście nie. Tu jest tylko takie wsparcie dodatkowe, bo wszystko jest w rękach de facto samorządów. Jak samorząd, lider samorządu jest dobrze przygotowany do ściągania inwestorów, to jestem przekonany, że sobie poradzi, choć ta konkurencja między miastami już jest coraz większa. No ale nie każdy ma też strefę i tu ten handicap Sieradza jest ogromny. Sieradz Podstrefę ma od kilku lat, ale jak do tej pory nie pojawili się inwestorzy.
Nie wiadomo, czy tym razem będzie inaczej. To zawsze jest jakiś konkurs piękności. Dlaczego inwestor wybiera jedną lokalizację, a nie drugą, nie zawsze komunikuje to zarządzającemu strefą. Czasami to jest kwestia dostępu do pracy, dostępu do pracowników, czasami to jest odległość od klienta, od dostawców, od surowców. Właśnie dobre skomunikowanie, jest to miks szeregu czynników. Decyzja o tym, czy inwestor wybierze Sieradzką pod strefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zapadnie prawdopodobnie do końca roku.